Jaka opinia o trailerze, powiedz mi? No mi się podoba, no. Gdzie to jest? Rockstar Games. 21 milionów świetnych w 3 godziny. Na YouTubie, no na Twitterze pewnie jest jeszcze więcej. No co? Mi się bardzo podoba kolorystyka, na przykład nieba. Generalnie mi się bardzo podoba kolorystyka, zawsze mi się prawie podoba kolorystyka w GTA. I w tym jest tak samo, że te kolory są takie, kurwa, nie wiem, jakieś, no piękna kolorystyka jest. Lucia. To rozumiem, że ma być pewnie postać główna, tak? Bo już takie leaky były, że ma być postacią główną, ma być kobieta. Ale potem coś było o parze, więc tutaj, że oni są parą, więc chuj wie, czy ona będzie i będzie miała... Czy tylko nią będziemy sterować, czy na przykład tą dwójką będziemy sterować, że parą? Chuj wie. Zakładam, że pewnie kurwa tą parą, że... No tymi, co tutaj są we dwójkę, no nie? Nimi. Lucia. Albo, że głównie kobietą, ale też trochę facetkiem. Do you know why you're here? Znowu jakaś kurwa pani, a nie, to nie pani psycholog, to jest pani więzienna, a ona jest w więzieniu chyba. Bad luck, I guess. No kurwa, mam nadzieję, że mapa będzie duża, no nie, że będzie co eksplorować. Mam nadzieję, że mapa będzie duża. Ja lubię jeździć po mapie GTA. Ale będziesz już stary w 2025, to będę miał 26 lat. Czy to stary? Nie wiem, jak ostatnio. Jak mam teraz te 24 lata, to tak twierdzę, że w chuj młody jestem jeszcze. Że jak zacząłem mieć 24 lata, to stwierdziłem, że jak ktoś ma 40, to dalej jest młody w sumie. Tak stwierdziłem. Tak, ostatnio miałem takie myśli, że 40 lat to w sumie wciąż jest młody. Zwłaszcza jako mężczyzna, no nie? Bo u kobiety, no masz ten wiek, jakby w którym możesz rodzić dzieci i tak dalej, tam, no troszkę się szybciej kończy ta młodość przez to. Ale jako mężczyzna, 40 lat dalej wydaje mi się, że jesteś młody. No, a ja się czuję młodo. Od 20 już czas tak leci, to jest niesamowite? Nie wiem, mi nie leci szybko. No, mi leci. Jak zacząłem zwracać uwagę na więcej rzeczy, zacząłem jakby dbać o swoje życie, to kurwa powolniej leci. Wydaje mi się, pomogło mi w tym głównie to, że mam pracę taką specyficzną. Bo jak właśnie chodziłem do szkoły, to właśnie tak zapierdalało, bo codziennie wstajesz, jedziesz do szkoły, siedzisz w szkole, potem jest koniec szkoły, już jesteś śpiący i tak dzień za dniem. A teraz, jak mam taką inną specyfikę dnia, to leci czas wolniej. Czekaj. Ciekawe, czy się będzie dało eksplorować sporo budynków też. Bo fajne było, no ale pewnie nie zrobią już tak dużej eksploracji. Uwielbiałem kurwa ten wóz. On gdzie był? W San Andreas chyba taki wóz. Co się nim jeździło, taki poduszkowiec, co się nim dało jeździć i na powierzchni, i na wodzie. To było dojebane. Lubiałem go. No co, jakieś ptaki wyjebane. Dobra grafa, więc będzie na co popatrzeć. Ktoś pewnie będzie walił konia do tego na streamach. Oko. Oko. Klimat Vice City fajny. O kurwa. Ciekawe jakie będzie ten. Seksualne tańce, jakie będzie się dało ten kupować. O, noszą szampana, ty, ale dojebane. Mam nadzieję tylko, błagam kurwa, żeby był taki styl jazdy jak w San Andreas, czy w Piątce, czy w Vice City. Żeby kurwa nie odjebali tylko modelu jazdy z GTA 4. Proszę, kurwa, proszę. On był zbyt, jakby taki zbyt realistyczny. No proszę, żeby tylko nie odjebali z czwórki modelu jazdy. Proszę, proszę, błag. Kurwa, to Porsche tutaj wygląda tak fajnie. A tak to fury takie. Tutaj Lambo chyba jest takie prawdziwe. Przynajmniej tak wygląda. Więc ciekawe, jakie będą samochody. Bo widzę, że takie niektóre są takie typowo z GTA, ale niektóre wyglądają jak takie kurwa. Takie, no. Takie prawdziwe fury. Siema, siema, Chinka. Co tutaj się działo? Podobają mi się te mosty. Myślę, że będzie się przez nie fajnie jeździło samochodami.
Ja lubię jeździć samochodem po GTA, więc ja mi się podobają takie rzeczy, takie długie mosty. Jak będę sobie jechał przez mapę, to fajnie będzie się jechało przez mosty takie. Mi się to bardzo podoba. Kolor z wody też jest dojemny. No, nie wiem, tak lubię kolory w GTA. Nie wiem, czy wy zwracacie uwagę na takie rzeczy jak kolory, ale tak mi się podobają kolory w tym trailerze. Follow. A pewnie te sociale na telefonie zrobią jakieś głupkowato, ale no, niech se zrobią. Wyjebane będę na to miał. Kurwa, to wszystko wyglądało według mnie jak jakieś filmy z prawdziwego życia z USA. Te wszystkie tutaj. Odtąd? Do tego momentu to wszystko jakby to było po prostu prawdziwe filmy ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest gierka, tylko to jest prawdziwe życie. Filmy z prawdziwego życia. Ale dojebany NPC-t. Podlewa se trawnik. Ale tu sporo wody już jest. Ja nie wiem, co on podlewa. Well, A Woodstock. who's back? The only way Co tam było napisane? It cures emotions. To chyba lek na depresję. America 5 we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Mam też nadzieję, że fabuła będzie długa. Że fabuła będzie kurwa taka długa, że tak na 40 godzin chociaż. No, oby kurwa fabuła była długa. Ja wiem, że oni pewnie się mocno skupią na tym, żeby ona nie była fajna, ale niech kurwa zrobią chociaż 40 godzin fabułki. Proszę. Jak RDR ma 60 godzin? No ja wiem, ale jakby wiesz, no. GTA 5 main story ma 31,5, no nie? Main plus size jest 49, no. No żeby kurwa było, no dobra, no żeby było to 50 godzin, no nie? Na wszystkie misje, no. To będę zadowolony. Żeby main story miał tak 40 co najmniej. I z pobocznymi tak z 50-60. Ale GTA 5 robi 12 lat temu, no wiem, no długo mieli czas na zrobienie gierki, na przemyślenie i tak dalej, no. I proszę, kurwa, błagam, żeby od razu wyszła wersja na peceta. Nie chcę, kurwa, specjalnie musieć kupować konsoli na jebaną jedną gierkę. Proszę. Ale pewnie tak się nie stanie. I pewnie trzeba będzie, kurwa, kupić konsolę. Pożyczysz PS5 od kogoś? Ty myślisz, że ktoś mi da na premierę GTA PS5 na pożyczkę? Też będzie, kurwa, chciał w to grać. Ja już myślę, czy zamówić PS5, żeby nie było problemu z potem kurwa kupieniem PS5. Aha. Rockstar Game confirms GTA 6 is coming to PS5 and Xbox Series SX in 2025, but no mention of a PC release date. Jezus Maria. Dobra, a pytanie. Nie, no kurwa, no daj spokój, no. Kiedy wychodzi PS6? PS6. Kiedy? Zamawiam teraz PS5. Premiera PS6 jest aktualnie przewidywana na rok 2027. Czyli nie pojawi się lepsza wersja PS5. Dobra. PlayStation. PS5 dopiero wyszło? Jak to? Kiedy premiera miała PS5? 2020. O! Serio? To było tak niedawno? Dobra. PlayStation 5. A digital różni się czymś od kurwa tego? To jest jakiś slim? Co to jest slim? Lol. Różni się czymś digital od tego z płytką? To któreś jest lepsze? Ty, nowość. Konsola Sony PlayStation 5 Slim. A czemu? No z napędem jedno i drugie bez? No dobra, ale poza tym coś się różni? Nie? Takie same są właściwości? A to Slim? PS5 Pro pewnie wyjdzie przed GTA 6. Aaa! Tak mówisz? PS5 Pro.
Specyfikacja ujawniona na razie nieoficjalnie. Lol, typa jest artykuł. Nie no kurwa, ale panowie. To kiedy będzie to PS5 Pro? Nie mam pojęcia. No ale to czekaj, czyli czekać na PS5 Pro, tak? A kiedy ma wyjść? 2024. No to chuj, to nie kupuję PS-a 5. Trzeba poczekać na PS5 Pro. No dobra. No to poczekam. No to będzie PS5 Pro.